Hej, update sytuacji meblowej. To znaczy, udało mi się w końcu wytargać stąd stary mebel, który był kompletnie nieustawny i nie pozwalał mi na rozwój hobby rybkowo-mrówkowego. To jest nowy mebel. Tak wyglądają ustawione już regały. Każda półka jest teoretycznie o dźwigu 275 kg. Nie chcę tyle próbować, no ale podobno tyle jest. Są skręcone tutaj na śruby. Są przyczepione też do ściany. Z każdej strony. Masakra była z opróżnianiem tych akwariów i ich przeniesieniem, bo nawet po opróżnieniu ważyło to kupę kilogramów. Się bałem, czy dno nie pęknie. Niosłem to na rękach. Może trzeba było to na jakiejś desce nieść, ale robiłem sam. Więc musiałem to w ten sposób przenosić. Tu jeszcze jest trochę bałaganu, bo jak widać, tu są rzeczy w torbach, te, które były wcześniej w szafie, bo muszę kupić kartony, jakieś takie pojemniki, żeby tutaj to trzymać. I jeszcze brakuje jednego akwarium, które tutaj ma dojść. Prawdopodobnie to akwarium ostatnie stanie tutaj z tej strony. Natomiast tutaj będą mrówy. No i mrówek będzie więcej teraz, bo w końcu mam miejsce, gdzie mogę podłączyć gniazdko, chociażby to nowe, wyrzeźbione dremelem przez mojego syna. To być może dla hurtnicy będzie dane. Teraz w końcu będę też miał czas, żeby jakoś tutaj jakiś porządek zrobić z tymi 5 pojemnikami, zobaczyć, jak tam się mrówy czują. Tutaj mrówy się mają całkiem nieźle. Akurat przed chwilą, a zdejmę pokrywkę, może się nie wystraszą, trochę się boją, dostały robactwo do zjedzenia. Więc towarzystwo się ma nieźle. O, musi być dobrze zamknięte, żeby mi nie wyłaziły górą. No i te moje akwaria też ustawione i w związku ze spuszczaniem wody też zrobiłem w nich mega sprzątanie. To jest całe dno, jest ładnie odmulone. Tu jeszcze trochę paprochu wlata, bo przed chwilą czyściłem ten filtr, który dodatkowo czyści mechanicznie. Hamburg jest fajny, bo działa długo, bez czyszczenia, cały czas filtruje wodę, ale pod względem mechanicznym jest z nim klops i w zasadzie, jeżeli teraz bym miał komuś Hamburg polecać, to jednak z wykorzystaniem filtra mechanicznego też w zapasie. No i tak to w tej chwili wygląda. Tutaj z kolei też jest trochę przetrzebione. Więc ten regał podwójny, spróbuję się cofnąć, żeby to nagrać. Ten regał podwójny kosztował mnie 300 zł, po 150 zł za każdy. Proste w montażu. Mówię, jeszcze tutaj wejdzie jeszcze jedno akwarium i będzie możliwość rozbudowania trochę mrówek. Więc za 300 zł sobie przeorganizowałem pokój, także mam miejsce jeszcze na rozwój swojego hobby. Przy czym na górze pewnie będą jakieś graty leżeć. Tu zostaną te dwa akwaria, tu będą mrówki i akwarium i na dole może jeszcze więcej mrówek. Ale jak to ostatecznie będzie ułożone, to jeszcze się przekonam. Podam linka w opisie filmu, skąd te regały wziąłem. Uważam, że są całkiem fajne. Na co warto zwrócić uwagę, to to, że tego nie ma w instrukcji. Tu są na nich takie strzałeczki. Te strzałeczki muszą być do góry na całych łączeniach. I te muszą być w środku. To akurat na instrukcji jest dobrze zaznaczone, że nie mogą wychodzić na zewnątrz te blachy środkowe. Na pewno się przydaje pomoc przy montażu. Zresztą wydaje mi się, że kilka zdjęć z tego zrobiłem. Tutaj do tego filmu postaram się dodać, jak to wyglądało, jak był work in progress. Ogólnie z efektu jestem bardzo mocno zadowolony. I jeszcze to, co zostało, no to w weekend sobie wyskoczyć gdzieś do Leroy czy Castorama, kupić te pojemniki, żeby to tutaj bardziej ogarnąć. No ale ogólnie całkiem nieźle wyszło. No i to jest ostatnie takie wideo wspólne. To znaczy rybki, mrówki razem, kwestie organizacyjno-logistyczne. Mam nadzieję, że kolejne wideo, nie wiem teraz, czy kolejne zwierzątkowe, to jest o mrówkach czy o rybkach, sprawdzę, ale zakładam, że kolejne wideo już będzie na jakiś konkretny znowu temat, albo rybki, albo mrówki.
Ostatnie nagranie przed skompilowaniem filmu. Tak to wygląda w tej chwili. Dalej bajzel, bo nie było czasu kiedy kupić pojemników. Ale akwaria wyczyszczone. Wyglądają w miarę przyzwoicie. Wróciło akwarium jedno z wygnania. Też wyczyszczone ładnie. Formikaria są. Jest miejsce na dodatkowe formikaria. No. I taki w końcu jakiś efekt przemeblowania.